Witamy bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Dzisiejszą uroczystość rozpoczęliśmy balladą o szmaragdowych wzgórzach w wykonaniu absolwentki szkoły z naszej gminy. Dominiko, twój talent poruszył nasze serca i wzbogacił atmosferę dzisiejszego wydarzenia o wyjątkową magię dźwięków. Każda nuta była pełna emocji, a twoja gra ukazała ogromną wrażliwość artystyczną. Dziękujemy. Za chwilę przyznane zostaną nagrody w różnych kategoriach, a są to stypendia naukowe, stypendia sportowe, statuetki złotych podków w następujących dziedzinach: artysta, artysta słowa, mistrz wiedzy historycznej i obywatelskiej, poliglota, naukowiec, ścisłowiec, sportowiec, filantrop, superuczeń oraz przyjaciel szkoły. A także nagrody przyznane w trzeciej gminnej lidze przedmiotów przyrodniczych z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. Przed nami niezwykły dzień. To dzisiaj zostaną nagrodzeni wszyscy ci, którzy pracując rozwijają swoje pasje. Trzeba tylko w to uwierzyć i sięgać po marzenia, bo przecież, aby dzieło powstało, niezbędne są talent, ale też i odpowiednia jego pielęgnacja. Szkoła inspiruje, motywuje, pomaga nakreślić cel i kierunek artystyczny młodego człowieka. Dobrze jest odkryć swoje hobby, które tak człowieka wciągnie, że z radością będzie czekał na kolejny tydzień. Jeśli nie potrafisz określić celu, określ swoją pasję. To ona doprowadzi cię wprost do celu. Witam bardzo serdecznie uczniów szkół z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Witam najlepszych z najlepszych w gminie Międzyrzec Podlaski na 11. gali mistrzów w gminie Międzyrzec Podlaski. Tak, już 11 lat od 2014 roku spotykamy się zawsze we wrześniu, aby móc docenić najlepszych z najlepszych w gminie Międzyrzec Podlaski. Chcemy pokazać was, drodzy uczniowie, chcemy nagrodzić was, ale też pokazać, jak swoją pracą, pasją można zdobywać laury i można zdobywać sukcesy. Szanowni państwo, gdyby nie zaangażowanie środowisk, które tworzą rodzinę szkolną w gminie Międzyrzec Podlaski. Tymi środowiskami są nauczyciele, wychowawcy, tym środowiskiem opiekunowie w szkole. Tym przyjaznym środowiskiem są rodzice, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiają swoje dzieci i ciągle myślą, w jaki skuteczny sposób je wspierać. Tym środowiskiem jest również wspólnota samorządowa. Wspólnota samorządowa, która na terenie gminy Międzyrzec Podlaski jest organem prowadzącym dla 7 placówek. Również witamy gorącą tą niepubliczną placówkę wraz z uczniami i rodzicami. My wszyscy pragniemy wspierać naszych uczniów i ta gala jest doskonałym przykładem na to, jak ważnym elementem nie tylko promocji nauki, ale promocji zdolnych uczniów w gminie Międzyrzec Podlaski jest dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję wam, młodzi przyjaciele, przede wszystkim za kreatywność, za odwagę podejmowania nauki. Bo tak naprawdę wyobraźnia chyba jest ważniejsza od wiedzy. Bo kreatywność pozwala nam odkrywać nowe pomysły, szukać nowych rozwiązań. Podczas gdy nauka dostarcza nam narzędzi i wiedzy do ich realizacji. Miło mi
Państwu oświadczyć i powiedzieć o tym, że takich kreatywnych uczniów dzisiaj gościmy w Szkole Podstawowej w Rogoźnicy. Wielkie brawa dla nich. Z tego miejsca w imieniu całej wspólnoty samorządowej gratuluję Wam wyników i sukcesów. Przekładajcie tę naukę na swoje własne życie. Przekładajcie tą wiedzę, umiejętności na realizację swoich celów, pomysłów i marzeń. Bo trzeba marzyć. Trzeba sięgać tam, gdzie nawet nie pomyślicie, że możecie się znaleźć. Ale aby skutecznie realizować, musimy mieć podstawy. A te podstawy zdobywacie w gminnych szkołach. Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować i skierować te słowa do radnych gminy Międzyrzec Podlaski, bo to oni 14 lat temu zaufali młodemu wójtowi, który zaproponował, abyśmy pokazywali najlepszych z najlepszych, abyśmy tworzyli tą dzisiejszą wspólnotę i tą wspólnotę ludzi dbających o poziom nauczania w gminie Międzyrzec Podlaski. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Andrzejowi Pietrukowi, bo faktycznie wspólnie tworzyliśmy ideę Gali Mistrzów, tak abyśmy mogli cieszyć się z radości naszych uczniów i naszych nauczycieli i dyrektorów. W tym 14 roku Wysoka Rada przeznaczyła na nagrody, stypendia, wyróżnienia 20 tysięcy złotych. Na owe czasy wydawała nam się ta kwota przeogromna, bo wówczas na inne cele były znacznie mniejsze kwoty przeznaczane. W 2024 roku, gdy podsumowujemy rok szkolny 2023-2024, na nagrody, wyróżnienia, stypendia Wysoka Rada przeznaczyła ponad 70 tysięcy złotych. A wiecie, co to oznacza? A to oznacza, że grono tych osób, szczególnie godnych nagrodzenia, z roku na rok się powiększa. W tym roku jest ich 126 uczniów. Nagrodzimy ich aż 154 razy, a to oznacza, że wielu z Was wystąpi dzisiaj na czerwonym dywanie 2-3 razy. Dla Was szczególne gratulacje i podziękowania. Z tego miejsca chcę wszystkich Państwa zapewnić, że gmina Międzyrzec Podlaski nie traktuje edukacji i oświaty jako kosztu, a traktuje jako dobrze zainwestowaną każdą złotówkę w rozwój naszych dzieci. Nie patrzymy przez trudności, nie patrzymy przez bolączki, które towarzyszą oświacie gminnej, ale również oświacie w całym kraju, a traktujemy to wszystko jako ogromne wyzwania. Chcemy unowocześniać nasze szkoły, chcemy je modernizować, chcemy rozbudowywać, ale jednocześnie też dawać jeszcze więcej dla młodego pokolenia. Znajdujemy się w szkole, która realizuje kilka projektów edukacyjnych. Środki pozyskane przez panią dyrektor i środowisko szkolne są bardzo istotnym elementem wsparcia uczniów. Wszystkim dyrektorom za tego typu działania na ręce pani dyrektor serdecznie dziękujemy. Ale chcę też Państwu przekazać informację, że od kwietnia tego roku, 2024, gmina Międzyrzec Podlaski realizuje
jeden z największych projektów edukacyjnych w województwie lubelskim, bo ponad 5-milionowy projekt, programy pod nazwą Programy Rozwojowe Szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski. Ważnym elementem tego projektu są zajęcia pozalekcyjne rozwijające dzieci i młodzież na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Celem głównym projektu jest lepsza jakość oferty edukacyjnej w 7 naszych placówkach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wkład finansowy gminy w ten projekt wynosi 0. Projekt jest finansowany ze środków unijnych, a jedyny wkład, który jest w tym projekcie, opiewa on około 500 000 zł, jest to wkład rzeczowy. Takie projekty lubimy, takie projekty chcemy realizować, które nie angażują ani jednej złotówki z gminy Międzyrzec Podlaski, a tak wiele oferują dzieciom i młodzieży na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Na marginesie dodam, że ponad 1 000 000 zł będzie przeznaczone na pomoce edukacyjne dla dzieci, na doposażenie szkół i remonty w szkołach. Moi drodzy, z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim gościom, którzy nas zaszczycili, bo to świadczy o tym, jak poważnie traktujecie młodzież i dzieci z gminy Międzyrzec Podlaski. Jest to dla nas wielki zaszczyt, że w tym szczególnym dniu możemy Państwa gościć w murach szkoły podstawowej w Rogoźnicy. A już w tej chwili wszystkim stypendystom, wszystkim laureatom, wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję. I mam nadzieję, że oprócz tych, którzy już skończyli szkołę podstawową, za rok na 12 Gali Mistrzów również spotkamy się w tak wielkim i przyjemnym gronie. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla rodziców i dla Was, młodzi przyjaciele. Praca dla Was nadaje sens gminie Międzyrzec Podlaski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Organizatorzy i uczestnicy Gali Mistrzów w Rogoźnicy. Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie jest wyjątkową okazją do podkreślenia, jak wielką wartość ma ciężka praca i dążenie do doskonałości w każdej dziedzinie życia. Podczas Gali Mistrzów wyróżniamy tych, którzy nie tylko osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie, kulturze czy działalności społecznej, ale przede wszystkim udowodnili, że ambicja i pasja prowadzą do sukcesu. Ich osiągnięcia stanowią wzór do naśladowania i inspirację dla wszystkich mieszkańców regionu. Jesteście przyszłością naszego regionu i Polski. Chciałbym wyrazić szczególne podziękowania dla organizatorów tej uroczystości, którzy rokrocznie dbają o to, aby sukcesy młodych mieszkańców były doceniane i promowane. Tego typu inicjatywy nie tylko motywują do dalszej pracy, ale również budują silną, wspierającą się społeczność, która wspólnie dąży do rozwoju. W imieniu swoim i mieszkańców województwa składam gratulacje wszystkim laureatom. Jestem przekonany, że Wasze osiągnięcia są dopiero początkiem wspaniałych karier i dalszych sukcesów. Niech ta gala będzie okazją do świętowania, ale i momentem refleksji nad tym, jak wiele można osiągnąć dzięki determinacji i pracy. Życzę dalszych sukcesów, wytrwałości oraz spełnienia wszystkich planów. Z poważaniem w podpisie wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. To jest sztuka wybudować nowy dom, sztuka sprawić, by miał w sobie dusz, podkuw szczęścia nie wyrzuć
się na śmietnik znów i